nr 7, fotografia mnie, pan Jakubowski. Projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolskiej. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu zgodnie z zapisem z pismem Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa znana. MR-02.7123.246.2012.es. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos? Pan Baron, proszę. Ja mam znowu to samo pytanie po poprzednim razie. Pana przewodniczącego, panie przewodniczący na ten temat rozmawiałem, znaczy ciągle nie ma tej opinii. No. Czy to będzie stała praktyka, że tych opinii załóżmy w Rady Dzielnicy pierwszej nie będzie, czy to jest tylko chwilowy wypadek przy pracy i to załóżmy będzie w przyszłości? Już wcześniej powiedziałem, że na razie nie jest to obligiem. Dopóki nie stanie się obligiem, możemy w ten sposób, różne stanowiska są radnych, jeśli chodzi o ingerencję, może za dużo słowo, prywatność danej osoby, która tam mieszka. Jeśli nie ma zastrzeżeń ze strony policji, ze strony straży miejskiej, nie wpływają jakiejś skali, przyjmujemy tą osobę jako osobę potrzebującą dany lokal i przyjmujemy. Natomiast jeszcze właśnie jak się spotkamy razem, czy Państwo byście wyrażali wolę penetracji tych mieszkań, rozmowy z sąsiadami, rozmowy z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają, to na pewno będziemy stosować, już to powiedziałem kiedyś, będziemy stosować takie praktyki. Ba, ja się będę zwracał do wnioskodawcy tego pomysłu, aby takie wyjście radnego było delegacją. Dziękuję. Natomiast pan Jakubowski, proszę. Pan Bogusław Kośmider w tej sprawie, panie radny, zwrócił się do prezydenta na 1 lutego w tej sprawie, prosząc, aby prezydent powoływał przez stosowne komisje, przez MOPS, Wydział Mieszkalnictwa wraz z radnymi, ewentualnie z dzielnicy. Na Komisji Mieszkalnictwa wstępnie o tym rozmawialiśmy. Moje zdanie na dzień dzisiejszy jest takie, że proponowane wizje, bo tam jest taki zwrot w tym piśmie do pana prezydenta, stoją w jawnej sprzeczności z poszanowaniem godności ludzkiej, są amoralne. Nie ma na razie takiej procedury, że my to musimy. Przedstawiciele niektórych rad zarządów na spotkaniu z przewodniczącym Kośmidrem wymyślili to sobie, żeby móc na delegację po prostu chodzić. Nawet to jest ujęte w tym piśmie, między zdaniami można to przeczytać. Jako komisja pod podpis pana przewodniczącego będę namawiał komisję, aby zwróciła się ze sprzeciwem do prezydenta deptania ludzkiej godności ludzi skrajnie ubogich. Mieliśmy już czasy, że chodzili po mieszkaniach. Ja nie będę w tym brał udziału. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa za przyjęciem? Osiemnaście osób jest za przyjęciem. Kto z Państwa jest przeciw? Nie ma nikogo. Jedna osoba jest przeciwko. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz funkcja, panie przewodniczący. Zero przeciw i zero. 18 głosów za, 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących. Dziękuję bardzo.